czwartkowy serwis informacyjny, Katarzyna Kurek, zapraszam. 200 metrów trudnej drogi. Tutaj jak przyjdą deszcze, ulewy, nie? Tutaj nie idzie przejść ani przejechać. Pielęgnujmy hutnicze tradycje. Tradycją, którą się możemy poszczycić na zewnątrz, to jest tradycja związana z hutnictwem. Mamy to. Rekord w udzielaniu pierwszej pomocy pobity. Udzielanie pierwszej pomocy to jest bardzo poważny obowiązek, bo to może doprowadzić do uratowania czyjegoś życia. Rekord pobili już po raz drugi. 150 osób na 15 fantomach nieprzerwanie przez 30 minut wykonywało resuscytację krążeniowo-oddechową. Po raz drugi w Ostrowcu Świętokrzyskim pobito rekord. Nie byle jaki, bo rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Takie akcje są bardzo potrzebne. Coraz częściej takich akcji to by było mile widziane. Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych i nie tylko. Przyłączyli się harcerze, uczniowie szkół średnich, podstawowych, gimnazjalnych. U nas w Ostrowcu przyjechali po raz pierwszy uczniowie strzewne z podstawówki, również z liceum z Opatowa. 150 osób na 15 fantomach w ciągu 30 minut nieprzerwanie wykonywało resuscytację. Najmłodsi uczestnicy akcji wiedzą, jak ważna jest ta umiejętność. Jak znajdziemy kogoś na ulicy i nie będzie oddychał, albo w rodzinie, jak się coś stanie, po to nam jest ta umiejętność potrzebna, żeby umieć pomóc tej osobie. Nie po raz pierwszy uczniowie mieli styczność z udzielaniem pierwszej pomocy. Na świetlicy mamy takie zajęcia. Bo w pierwszej klasie nasza wychowawczyni uczyła pierwszej pomocy. Nic dziwnego, że dzieci z najmłodszych klas są świadome i wiedzą, jak wykonywać resuscytację, skoro biorą przykład ze starszych kolegów. Udzielanie pierwszej pomocy to jest bardzo poważny obowiązek, bo to może doprowadzić do uratowania czyjegoś życia. Kto nie udzieli pomocy, to jest podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 na podstawie artykułu 162 kodeksu karnego. Inicjatorem oraz patronem ogólnopolskiej akcji jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 16 października po jej zakończeniu oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie do przygotowań do 27 finału WOŚP. Wszystkich tych, którzy by chcieli nas wspomóc podczas organizacji, mają ciekawe pomysły, chcą pracować w sztabie, zdobywać doświadczenie, zapraszamy już dziś do kontaktu z nami, z Komendą Chówca ZHP w Ostrowcu. Celem podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca jest pokazywanie całej Europie, że wszystkie dzieci z polskich szkół już od najmłodszych lat uczą się podstawowych czynności ratujących życie. Pielęgniarek wciąż mało, dlatego atrakcyjną wydaje się być oferta Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stypendia, nauka na nowoczesnym sprzęcie to tylko niektóre z propozycji. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu stawia na rozwój i inwestuje w uczniów, tym razem w pielęgniarki i pielęgniarzy. W ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój realizuje projekt Nowoczesne Pielęgniarstwo. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia, dofinansowanie dość duże, bo 2,5 miliona złotych niemalże. Spośród studentów rozpoczynających w tym roku pielęgniarstwo na WSBiP zostanie wyłonionych 30 osób, które wezmą udział w projekcie. Osoby te przez 3 lata będą otrzymywać finanse na odbywanie obowiązkowych praktyk zawodowych. Po roku, czyli na drugim roku studiów, wyłonimy spośród tych 30 20 osób z najlepszymi osiągnięciami dydaktycznymi. Te osoby przez okres 2 lat, a więc przez okres drugiego i trzeciego roku studiów, będą otrzymywać stypendia motywacyjne. W momencie zakończenia studiów przystąpią do programu Rozwój Absolwenta. Uczestnicy będą otrzymywać 1000 zł miesięcznie przez okres 2 lat. Będą te osoby również miały możliwość uczestniczenia w 8 kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych. No i jeszcze dodatkowo otrzymają wsparcie pełnomocnika pracy, który pomoże w poszukiwaniu zatrudnienia.
Rekrutacja na uczelni trwa do 20 października, a warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest wypełnienie odpowiedniego wniosku oraz ankiety. Życzę powodzenia tym wszystkim, którzy startują na ten kierunek. Pielęgniarstwo to najpopularniejszy kierunek w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu. W rozpoczętym roku akademickim na naszej uczelni studiuje ponad 1000 pielęgniarek na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poza nowoczesnym pielęgniarstwem uczelnia realizuje inne projekty. Twoja przyszłość pielęgniarstwo, które również finansuje w dużej mierze studiowanie, czyli i praktyki, i dodatkowe nad program zajęcia, które się odbywają. Nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie dydaktyki metodą symulacji, czyli monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Uczelnia posiada centrum jako jedna z nielicznych placówek w Polsce. Wiemy, że tych pielęgniarek jest mało, pokolenie się starzeje, potrzeba nam młodej krwi, młodych pielęgniarek i my dajemy tą szansę. Jakość kształcenia kadr medycznych oraz wzmocnienie praktycznego przygotowania studentów do wykonywania zawodu to cele, które przyświecają władzom uczelni. Przyjaciele, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Saron świętowali 20-lecie istnienia. Na uroczystości obecny był Artur Sitarski. 20 lat i 250 członków. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo Saron świętuje jubileusz powstania. Początki były trudne, ale od 2010 roku stowarzyszenie funkcjonuje, mogłabym powiedzieć, całą parą. Główny cel, jaki stawia sobie stowarzyszenie od samego początku, to pomoc chorym. Priorytetem w działalności jest rehabilitacja stacjonarna. Saron organizuje także warsztaty, wycieczki i spotkania integracyjne. Chcemy, żeby te osoby były aktywne, nie siedziały gdzieś w zakątkach domowych, tylko wykazywały jakąś inicjatywę, to, że możemy coś pokonać, coś możemy wspólnie zrobić. Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym prezesem Saronu był nieżyjący już Adam Lendor, który był człowiekiem niesamowitym, człowiekiem, który mimo niepełnosprawności, mogę powiedzieć, potrafił góry przenosić, dla którego nie było rzeczy niemożliwych. I dzięki właśnie jemu i grupce osób, która skupiła się wokół niego przed 20 laty, to stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność. Osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez swoją wytrwałość w pokonywaniu różnych barier mogą być wzorem do naśladowania dla osób zdrowych. Ważne, że ludzie potrafią się spotykać, chcą się spotykać, razem rozwiązują problemy. Osoby niepełnosprawne skupione w stowarzyszeniu Saron powinny być naprawdę dla nas przykładem. Z pomocy Saronu mogą skorzystać także osoby niebędące członkami stowarzyszenia. Organizacja pozyskuje środki na działalność z różnych źródeł. Aktualnie realizowany jest 3-letni projekt, który zapewnia rehabilitację dla 225 osób. Mogą skorzystać z 4 turnusów rehabilitacyjnych w ciągu roku. To jest bardzo dużo. Turnus jest 10-dniowy, 4 takie turnusy. Oprócz tego dodatkowo dostają warsztaty. Osoby niepełnosprawne potrzebujące rehabilitacji powinny zgłosić się do siedziby Stowarzyszenia Saron na osiedlu Ogrody 32D. Po złożeniu dokumentów i zakwalifikowaniu do projektu będzie można skorzystać z zajęć. Tylko 200 metrów albo aż 200 metrów. Taką długość ma odcinek drogi, o remont której ubiega się kilka środowisk. Nas tematem zainteresował radny Marcin Marzec. Maksymalna prędkość 10 km na godzinę, a do tego slalom. Jak mówią mieszkańcy, tylko w taki sposób samochodem można pokonać około 200-metrowy odcinek drogi łączącej ulicę Polną i Denkowską. Problem stanowi również przejście tą trasą, szczególnie w deszczowe dni. Tutaj jak przyjdą deszcze, ulewy, nie? Tutaj nie idzie przejść ani przejechać. Są wyrwy takie porobione przez deszcz, przez wodę, nie? I to w centrum miasta, żeby taka droga była, to trochę chyba coś jeszcze nie w porządku, nie? Ten niczym nieutwardzony fragment drogi to najkrótsze połączenie ulic Polnej i Denkowskiej. O wyremontowanie tego odcinka apelują mieszkańcy osiedla Ogrody, bloków przy ulicy Polnej, a także ci z osiedla Zielony Stok, którzy problem zgłaszają do dewelopera budującego tam kolejny blok, przedszkole i sklep.
z tej ulicy Dynkowskiej lub z Polnej na Dynkowską się dostać, czyli na zajęto się poruszać między drogami, to trzeba albo się udać do ulicy Radwana, którą oddziela cmentarz dosyć długi, albo się udać do ulicy Chrzanowskiego. Także pasowałoby tę drogę zrobić, bo ona jest naturalnym ciągiem, a podczas, teraz jest sucho, także nie widać tego, a podczas deszczów to tutaj po prostu ta droga jest nie do przebycia. O konieczności wybudowania tego odcinka drogi kilkakrotnie w ciągu tej kadencji samorządowej podczas sesji Rady Miasta interpelował radny Marcin Marzec. Myślałem, że po moich interpelacjach tutaj będzie większe zainteresowanie ze strony miasta, natomiast zawsze była jedna wymówka. Nie jest uregulowana kwestia własnościowa gruntów. Samorządowiec jest przekonany, że właściciele gruntów, wśród których jest m.in. parafia i spółdzielnia mieszkaniowa, są skłonni do sprzedania swoich działek. Wśród pomysłów zajęcia się tą sprawą wymienia też możliwość skorzystania z tak zwanej specustawy. Jeżeli samorząd nawet nie byłby się do końca w stanie dogadać, to są specjalne specustawy, że można próbować zrobić to w ramach tak zwanego ZRID-u, czyli wtedy następuje wywłaszczenie i odszkodowanie dla właścicieli z tytułu utraty praw własności do gruntu i można to w ten sposób próbować zrobić. Moim zdaniem brakuje tu dobrej woli. Ja sobie zdaję sprawę, że są różne priorytety. Budżet jest ograniczony, miasto ma swoje potrzeby, natomiast będziemy tutaj jako mieszkańcy zdecydowanie walczyć o poprawę infrastruktury tej drogi. Wśród ostatnich planów w ramach rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego pojawia się projekt budowy drogi łączącej ulicę Furmańską z ulicą Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi. Jedną z tych dróg bocznych ma być właśnie łącznik Polnej z Dękowską, jednak w projekcie miał znaleźć się tylko remont drogi do końca muru cmentarza, czyli jest też szansa na rozwiązanie problemu, ale wyłącznie w 50%. Do dnia realizacji materiału nie udało nam się poznać stanowiska Urzędu Miasta. Sprawę będziemy monitorować. Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ten pomysł pojawił się już dawno. Dziś jest coraz bliżej realizacji. O potrzebie jego utworzenia mówi Andrzej Broda. Ostrowiec Świętokrzyski to miasto, które wyrosło na hucie. Huta z miastem była i jest nierozerwalnie związana. To ona ukształtowała Ostrowiec. Ta tradycja w Ostrowcu jest bardzo silna, hutnicza, i ja stawiam taką tezę, że praktycznie Ostrowiec jako taki, jako miasto, to tylko taką rzeczywiście tradycją, którą się możemy poszczycić na zewnątrz, to jest tradycja związana z hutnictwem. Według archeologów początki tradycji hutniczej w Ostrowcu sięgają już 2000 lat wstecz. Na przestrzeni różnych okresów historycznych huta rozwijała się, przynosząc różnorodne i ciekawe rozwiązania technologiczne. Tu był jeden z pierwszych wielkich pieców opalanych koksem w naszym królestwie. Mieliśmy ogromne tradycje i ogromne osiągnięcia w różnych wyrobach, które prezentowane były na różnych wystawach. Mieliśmy wspaniałych konstruktorów, mieliśmy wspaniałe technologie, które tutaj właśnie w Ostrowcu były rozwijane. Chociażby spawalnictwo, konstrukcje spawane. Nikt, rzadko ktoś wie, czy nawet miłośnicy tego nie wiedzą, że pierwszy kolejowy spawany most powstał właśnie w Ostrowcu. Jest zatem o czym mówić, jest co pokazać i jest się czym szczycić. Stąd już kilka lat temu pojawił się pomysł utworzenia w mieście Centrum Tradycji Hutnictwa. Dziś projekt m.in. dzięki wsparciu finansowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ma szansę zostać zrealizowany. Chodziło nam o to, żebyśmy po prostu pokazali to, co w zasadzie większość ludzi nie widzi. Więc jak powstaje stal, jak powstaje surówka, jak funkcjonuje wielki piec, żebyśmy mogli zajrzeć do tego garnka, prawda, przysłowiowego, żebyśmy wiedzieli, jak tą stal się odlewa, jak się ją walcuje. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe, tym bardziej, że mamy możliwość w tej chwili wykorzystania różnych środków multimedialnych. To technologia prezentacji, nazwijmy to tak, poszła bardzo daleko i myślę, że ciekawostki różne w tym miejscu będzie można pooglądać i na pewno sposób pokazania tej, niby by się wydawało, takiej siermiężnej, technologicznej czy technicznej problematyki będzie bardzo interesujący dla każdego. Centrum Tradycji Hutnictwa ma powstać w budynku Kina Etiuda przy Alei 3 Maja. Jest to kolejny budynek w mieście ściśle z hutą związany. Przebudowa kina oraz adaptacja pomieszczeń na takowe centrum to efekt projektu dotyczącego rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego. Pierwsze prace
już trwają. A my w tej chwili jesteśmy na etapie takiego merytorycznego przygotowywania tej ekspozycji. Część tej ekspozycji już mamy praktycznie przygotowane. Projektanci już pracują nad tym, także no jest to bardzo zaawansowany projekt. Pomysłodawcy i twórcy projektu w jego realizacji upatrują wymierne korzyści dla miasta, między innymi te dotyczące turystyki. Ostrowiecka Budowlanka jako jedna z trzech szkół w województwie rozpoczęła współpracę z firmą budowlaną oraz Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty. Praktyczna nauka zawodu prowadzona w sposób nowatorski oraz kształcenie w kierunkach deficytowych na najwyższym poziomie. Ostrowiecka Budowlanka została wyróżniona i doceniona na konferencji w Kielcach. Naszej szkole jako jednej z trzech w województwie kieleckim udało się podpisać porozumienie z firmą nieruchomości Pan Grzyb, między innymi szkoła z Kielc, szkoła z Jędrzejowa i nasza szkoła. Te trzy szkoły podpisały takie trójporozumienie z dużą firmą budowlaną, z kuratorium oświaty reprezentowanym przez kuratora pana Mądzika. Na spotkaniu zespołu do spraw szkolnictwa zawodowego byli między innymi przedstawiciele firm budowlanych, a także reprezentanci Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Samo porozumienie obejmować będzie pomoc w szkoleniach kadry nauczycielskiej i uczniów w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie. Ta współpraca będzie polegała po prostu na wzajemnej wymianie doświadczeń. Pan Grzyb będzie przyjeżdżał do nas z okazji targów czy z okazji jakichś po prostu spotkań branżowych. Będzie opowiadał o pracy firmy, zachęcał młodzież do nauki w naszej szkole i później do podejmowania pracy właśnie w takich firmach budowlanych. W nauce zawodu bardzo ważna jest strona praktyczna. Uczniowie zespołu szkół nr 2 biorą udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. Ich celem jest opanowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. Młodzież z budowlanki uczy się, a przy okazji pomaga innym. Układają tarakotę, malują ściany, układają płytki na parapecie, drzwi. Remont pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym oprócz szlifowania umiejętności zawodowych ma także inny wymiar. Uwrażliwia młodzież na potrzeby drugiego człowieka, by nie był im obojętny los innych. Widzimy to, że pomagają też. Czy mieszkaniec poprosi o coś, ucznia też pomaga. Także myślę, że w bardzo pozytywny sposób takie właśnie praktyki w takich placówkach wpływają na młodego człowieka. Zaangażowanie uczniów budowlanki w remont Domu Pomocy Społecznej jest nieocenioną pomocą. Sąsiedzka współpraca trwa już 3 lata i obu stronom przynosi ona wymierne korzyści. Dobry sąsiad to skarb. Wczoraj na naszej antenie mówiliśmy o oświadczeniu, które wydała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Magdalena Sarwerowicz. Dziś do sprawy odniósł się Paweł Walesic. Dopuszczono się brutalnego ataku na moją osobę i to na 3 dni przed wyborami samorządowymi. Sądzę, że to właśnie z tego powodu, że kandyduję w wyborach. Drodzy Państwo, stanowczo zaprzeczam nieprawdziwym informacjom zamieszczonym w oświadczeniu pani Magdaleny Sarwerowicz. Oświadczam, że żadne działania z jakiejkolwiek strony nie spowodują tego, że przestanę działać na rzecz ludzi i ich dobra. Zawsze będę reprezentował interesy naszych mieszkańców, bo tak myślę, działam i czuję. Treść oświadczenia znajdą Państwo na naszym portalu lokalnatelewizja.pl. Tam również oświadczenie Magdaleny Sarwerowicz. A po regionalnej prognozie pogody konferencja prasowa członków Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. Pawła Walesica. Na dziś to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na regionalną prognozę pogody. Polskę dużą i Polskę małą. Tą Polskę lokalną zmieniamy tutaj w powiecie.
Dobrze wiecie, że zmiany zapoczątkowane u nas w tej kadencji, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość wprowadza dobre zmiany, widać wszędzie. Szanowni Państwo, nam się tak chce zmieniać Polskę, jak im się nie chciało. I tu w Ostrowcu widać, jak w Soczewce, pewne problemy mniejszych ośrodków. Ostrowiec kiedyś, ja pamiętam, jeszcze powyżej 70 tysięcy mieszkańców. Teraz słyszę, że jest chyba poniżej 60 tysięcy mieszkańców. Drodzy Państwo, to drużyna Prawa i Sprawiedliwości prowadzona przez tych liderów udowodni, że tam, gdzie mówią, że czegoś się nie da, my to zrobimy. Naprawimy tą Polskę również w samorządzie. Nazywam się Jerzy Jaskiernia, jestem profesorem nauk prawnych, dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Będąc posłem, ministrem, dyplomatą, udowodniłem, że potrafię skutecznie walczyć o sprawy publiczne, zabiegać o środki europejskie, ale też pomagać ludziom. Chcę tę wiedzę i doświadczenie wykorzystać w pracy dla dobra regionu. Pan Paweł Zalewski jest naszym sąsiadem. Zawsze bardzo chętnie pomagał naszej szkole. Znam pana Pawła Zalewskiego od lat. Będę na niego głosował, bo od kiedy pamiętam, zawsze pomagał ludziom. Mój ojciec spoił mi miłość do ziemi świętokrzyskiej. Dlatego wykorzystam doświadczenie z Parlamentu Europejskiego, aby sprowadzić pieniądze europejskie na tak bardzo potrzebne tutaj inwestycje. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Signal Meble. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 13 stopni Celsjusza, wiatr 5 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali. Jutro 19 stopni Celsjusza, wiatr 11 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Signal Meble.